Serdecznie witam Państwa. W zgodzie z prośbą Pana Witolda, parę słów na mój temat. Od 28 lat jestem w Kanadzie i jestem z zawodu prawnikiem lingwistą. Zajmuję się też w bardzo szerokim zakresie pracą społeczną właśnie na rzecz edukacji, dlatego że edukacja jest kluczem do odpowiedzi na wszystkie te podstawowe pytania, problemy, które dzisiaj padły. Od razu zacznę na samym początku, nawiązując do pani właśnie Marii Szarnur-Binente. Chciałabym zwrócić uwagę, że w moim głębokim pojęciu twarde cele Polonia może realizować tylko wtedy, kiedy zostaną najpierw zrealizowane te cele podstawowe. To będzie moim skromnym zdaniem ukoronowanie wysiłku, którego nie można zaniedbać i który polegać musi na poprawie edukacji. I teraz chciałabym zaproponować, ponieważ moi znakomici przedmówcy doskonale przedstawili moim zdaniem sytuację, w szczególności w Ameryce Północnej. Nakreślił pan profesor wspaniale perspektywę tysiącletnią naszej historii, więc o tym już nic nie będę mówić. Zajmę się konkretną propozycją, która moim zdaniem może być pomocna i może odpowiedzieć na wiele naszych pytań. Zanim to jednak zrobię, nakreślę parę takich grubych linii i zapraszam Państwa do tego, żeby patrzeć na problemy Polonii i Polski, mając w świadomości i w pamięci właśnie te podstawowe rysy. W Kanadzie i w USA mieszka, jak już wiemy, ocenia się powyżej 11 milionów Polaków. A jednak liczba Polaków aktywnych społecznie i politycznie w ramach istniejących największych polskich organizacji etnicznych rzeszonych w kongresach Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej jest bardzo niewielka. A liczba głosujących, o czym przekonałam się pracując z ramienia ruchu kontroli wyborów w obu wyborach prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015, jest naprawdę bardzo, bardzo mała, jeszcze mniejsza. I w obu tych państwach nie osiąga nawet 1% polskiej populacji. Pomimo na przykład z drugiej strony bardzo imponujących amerykańskich i kanadyjskich wskaźników aktywności społecznej, które przekraczają często 50% populacji. I nawet w zakresie już węższej grupy, grup etnicznych, również aktywność, średnia aktywność grup etnicznych znakomicie, zdecydowanie przewyższa aktywność polskiej grupy. Jeśli byście Państwo zainteresowani, ja tutaj mam wskaźniki, które sprawdziłam, przygotowując się do tej wypowiedzi. Przyczyny tego stanu rzeczy zasługują na bardzo rzetelne zbadanie. Potrzebne są wnikliwe obserwacje specjalistów i pilne wsłuchiwanie się w to, czego oczekują niezrzeszeni Polacy. Dlaczego? No dlatego, że tych niezrzeszonych jest grubo ponad 90%. Wobec tego bardzo prawdopodobne jest to, że dla tych właśnie Polaków oferta obu kongresów i zrzeszonych w nich organizacji może na przykład nie być dostępna z różnych względów lub wystarczająco atrakcyjna. Oczywiste jest również to, że państwo polskie powinno budować dobre, bezpośrednie relacje z wszystkimi Polakami mieszkającymi za granicą, w szczególności właśnie z niezrzeszonymi, ponieważ jest ich tak dużo. Polska utraciła w wyniku II wojny światowej 35% ludności. Odrobienie tej straty zajęło aż 40, tak, sprawdziłam to bardzo dokładnie, zajęło 40 lat. Mimo ogromnej szansy, jaką przyniosła Solidarność w 1980 roku, wojna jaruzelska z Solidarnością Polaków pogrzebała realną szansę na odrobienie w tym samym czasie
drugiej wielkiej straty wojennej i powojennej, a mianowicie utraty silnego aksjomatu narodowej solidarności II Rzeczypospolitej, czyli po prostu wykopania przez okupantów bolesnych polsko-polskich podziałów. W wyniku deportacji wojennych i kolejnych wypędzeń z przyczyn politycznych i ekonomicznych poza granicami Polski w roku 2015 znalazła się niemal połowa Polaków, w tym 3 miliony Polaków formalnie zaliczanych nadal przez GUS do mieszkańców Polski oraz 18 do 21 w zależności od rodzaju szacunku milionów Polaków zaliczanych oficjalnie do Polonii. Wspólnota Polska liczy więc dzisiaj, i chciałabym, żebyśmy na to zwrócili ogromną uwagę, prawie 60 milionów ludzi. To jest ogromny potencjał, bliski potencjałom i brytyjskim, i francuskim. Czy nie warto go uruchomić w całości? Jak można ten cel osiągnąć? Chciałabym tutaj skierować Państwa uwagę na bardzo praktyczną propozycję i w szczególności do szanownej pani poseł profesor Pawłowicz. Liczę bardzo na to, że zechce pani wesprzeć i dziękuję pani, że jeszcze pani jest tutaj i słucha nas. Proponuję mianowicie. Proponuję zastosować nowe podejście do myślenia o organizacji Polonii. Mianowicie, ja bym to nazwała podejściem funkcjonalnym do aktywizacji Polaków za granicą. Mianowicie identyfikację rzeczywistych, aktualnych potrzeb i wspólnych, konkretnych celów. Myślmy funkcjonalnie, nie strukturalnie, wokół których będzie szansa ożywić współpracę i zaktywizować wspólnotowy wysiłek Polaków za granicą, sięgając obficie po nowoczesne technologie i, mam nadzieję, eksperckie, intelektualne wsparcie polskich specjalistów, pani profesor, i autorytet pary prezydenckiej, Sejmu, Senatu i rządu. Jestem praktykiem. Od 2003 roku zorganizowaliśmy wspólnie z grupą moich przyjaciół organizację charytatywną w pełni licencjonowaną w Kanadzie ze specyficznym celem, żeby pracować nad edukacją dzieci. I teraz na tej bazie moich doświadczeń konkretnych stwierdzam naprawdę z głębokim przekonaniem, jeśli nie dojdzie do współpracy takich właśnie ludzi z rządem polskim, jeśli nie będziemy mogli się oprzeć, my działacze, aktywiści, na autorytecie pary prezydenckiej, Sejmu, Senatu i rządu PiS-u, to ten wysiłek będzie wielokrotnie mniej owocny. To jest oczywiste. Idąc tym tropem, wyróżniłabym kilka takich potrzeb i celów, wokół których jest realna szansa na zaktywizowanie Polaków mieszkających za granicą w tej ogromnej masie obecnie niezrzeszonych nigdzie. Mianowicie potrzeba wolności i sprawiedliwości. To jest bardzo silne uczucie i wokół tego, zwłaszcza na kanwie procesów zniesławiających naród polski za granicą, we współpracy właśnie z panem Świrskim i z Redutą można naprawdę uruchomić ogromną energię wśród Polonii zagranicznej. Drugi taki obszar to jest duma z polskich przodków i potrzeba ochrony ich dziedzictwa. To ze względu na bardzo częste sytuacje, w których zasługi wielkich Polaków, często nieznanych, tak jak pan profesor Chodakiewicz tu wymieniał, Polakom mieszkającym w Polsce z bardzo naturalnych przyczyn, ja nikogo nie winię, dlatego że rozumiem, że nie jest to w żadnym razie wynik jakiejś oczywistej woli. W żadnym razie. Chcielibyśmy przywrócić tych ludzi, którzy są rzeczywistymi bohaterami i autorami wielkich wynalazków, ogromnych osiągnięć. Enigma jest tu najlepszym przykładem. O Polakach i ich roli w Enigmie w krajach anglosaskich naprawdę nie wiadomo, jak wiele osób wie w ogóle, cokolwiek.
Następnym takim obszarem to jest oczekiwanie zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu Polaków. To łączy wszystkich. Jeśli chodzi o na przykład stały, harmonijny rozwój gospodarczy Polski, ja myślę, że pan wicepremier Morawiecki może liczyć na ogromną współpracę i mam nadzieję, że właśnie do tego dojdzie. Wzrost liczby dobrych miejsc pracy jest bardzo ważnym wspólnym celem, wokół którego i programu związanych właśnie z uruchomieniem aktywności w tym obszarze na pewno skupią się ogromne rzesze ludzi. No a ten ostatni, którym chcę się zająć, to jest formacja i edukacja dzieci. Ja zauważyłam, że wszyscy Polacy w całym moim środowisku w Kanadzie, a liczy to środowisko ponad 1 000 000 osób, każdego z nas łączy jedno. Zrobimy wszystko, żeby formacja duchowa i edukacja naszych dzieci odpowiadała naszym standardom. Ludzie są gotowi ponieść tu wielkie ofiary i trzeba tą energię wykorzystać. Skupię się właśnie na jednej ze wspólnotowych potrzeb i ze wspólnotowych celów. Myślę, że obecnie towarzyszy temu wyraźna wola i odwaga obecnej ekipy Ministerstwa Edukacji Narodowej, zupełnie nowa rzecz, i osobiście pani minister Zalewskiej w podejmowaniu koniecznych reform i naprawy zrujnowanego systemu edukacji. Postaram się wszystkich państwa przekonać do poparcia pomysłu stosunkowo łatwego przekształcenia istniejących już w 37 państwach świata przy polskich placówkach dyplomatycznych sieci tzw. szkolnych punktów konsultacyjnych do budowania bardzo potrzebnych polskich domów kultury za granicą. Proszę nie mylić ich z instytutami polskimi, jest ich 25, które spełniają zupełnie inną funkcję. Domy te obejmowałyby wyżej wymienianą przykonsularną polską szkołę sobotnią, które istnieją już w tej chwili, i w pierwszym rzędzie wyposażyłyby ją bardzo łatwo, to taki bardzo praktyczny, mały krok, bezzwłocznie w standardowe polskie laboratoria językowe, których do tej pory nie ma w żadnej z tych szkół, o ile dobrze rozumiem, a bez których po prostu trudno mówić o efektywnej nauce języka polskiego jako języka obcego. To mówię z własnego doświadczenia i z doświadczenia wszystkich tych osób, które uczyły się języka obcego po to, żeby osiągnąć całkowitą biegłość. Bez tego prostego sposobu takiej biegłości osiągnąć się nie da, moim zdaniem. Jeśli polscy rodzice i dziadkowie, wszyscy zainteresowani, tak postanowią, a polskie władze pomogą, pani profesor, wówczas można pomyśleć o stopniowym stworzeniu na tej bazie całotygodniowej szkoły dwujęzycznej z lokalnym językiem urzędowym oczywiście i językiem polskim w formacie tak zwanego immersion. To znaczy, mówiąc prosto, że niektóre lekcje są prowadzone w języku polskim, niektóre lekcje są prowadzone w języku miejscowym. To jest powszechnie stosowane w Kanadzie, jest tam French English Immersion i z tego rodzaju szkół wychodzą ludzie funkcjonujący biegle w obu językach i w obu kulturach, co jest niezmiernie istotne. I można by było pomyśleć w przypadku takiej woli rozwinięcia tego programu w całotygodniową polską szkołę typu immersion, o dodawaniu co roku zwyczajnie krok po kroku jednej klasy po to, żeby zbudować pełną polską szkołę podstawową, może też średnią za chwilę, a jeśli będziemy wytrwali i będziemy ciężko pracować i współpracować, to może kiedyś i w przyszłości Uniwersytet Polski w USA i Kanadzie. Dlaczego nie? Bardzo chętnie, pani profesor, bardzo chętnie. W takim właśnie domu kultury mogłyby powstawać stopniowo także inne bardzo potrzebne polskie instytucje, na przykład ośrodki medialne. Mamy wielu wspaniałych dziennikarzy z ogromnym doświadczeniem. Każdy z nich boryka się z tym samym problemem. Każdy z nich poświęca swoją rodzinę i często naraża się swoim żonom czy swoim mężom i powielają te same problemy, powielają te same
utarczki i wspólnie w momencie, kiedy taki ośrodek medialny mógłby zaistnieć, sądzę, że wielokrotnie więcej efektów osiągaliby pracując właśnie w takich warunkach. Oprócz tego strasznie ważną rzeczą i na to tutaj jeszcze raz chciałabym bardzo mocno podkreślić, jest szkolenie dla polskich wolontariuszy. Mamy wszyscy świadomość, jak wiele rzeczy idzie źle w polskich organizacjach. Nie będę zajmować się przyczynami, o których moi poprzednicy już mówili. Z mojego punktu widzenia, obserwując od środka Związek Narodowy Polski w Kanadzie, największym problemem, z którego wynikały wszystkie inne problemy, był brak kompetencji, podstawowych kompetencji wśród członków, ale w szczególności dyrektorów. I to zarówno w języku polskim, jak w języku angielskim, w stosunku do nowoczesnej technologii, w zwykłej wiedzy na temat tego, jak powinien funkcjonować tego rodzaju organizm, jak powinna funkcjonować korporacja niedochodowa, bo to jest najczęstszy model, i w jaki sposób organizować wszystkie te wymogi standardowe, które są bezwzględnie obowiązujące w Kanadzie, a które masowo w praktyce nie są realizowane przez żadną z tych organizacji, mówię w pełni odpowiedzialnie za słowo. Żadna z tych organizacji na przykład nie udostępnia dokumentacji, którą powinna udostępniać, bo taki jest wymóg ustawowy, w swoim biurze w regularny sposób, w szczególności swoim dyrektorom. Dyrektorzy, którzy ponoszą odpowiedzialność wielomilionową za majątek wypracowany w większości w latach 30. ubiegłego wieku, w okresie największej depresji, ci ludzie w zasadzie nie mają dostępu do dokumentacji związkowej przed ważnymi głosowaniami. Ja domagałam się ostatnio 7-krotnie dostępu do dokumentacji związków, w związku z bardzo wielkimi pytaniami, na które nie mogę otrzymać odpowiedzi, i 7 razy ten dostęp został mi uniemożliwiony. Dlatego nie ma żadnej podstawy właśnie. Podstawa prawna istnieje do tego, żeby prosić o wgląd do dokumentacji, nie odwrotnie. Wracając do tego, o czym mówiłam, chciałabym także zwrócić uwagę, że niezmiernie istotną rzeczą jest to, żeby istniały także w tym właśnie Domu Kultury, który mam nadzieję ten pomysł będzie także nie moim marzeniem, ale także stanie się marzeniem wielu z nas, jeśli zdołam Państwa do tego przekonać. Chciałabym, żeby były ponownie uruchamiane polskie biblioteki. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że w tej chwili wiele polskich bibliotek, które były gromadzone od lat, można powiedzieć od wieku, zostały po prostu, żeby nie użyć złego określenia, rozproszone. Książki zostały rozdane, pomieszczanie przeznaczono na kluby różnego rodzaju towarzyskie, a miejsce, gdzie były półki z książkami, po prostu nie istnieje już w tej chwili. Uważam, że także warto pomyśleć o tym, żeby właśnie konsulaty honorowe, które można tworzyć w takich właśnie budynkach, były dostępne dla ludzi na innej zasadzie niż do tej pory, żeby konsulat był częścią społeczeństwa, a nie osobną szklaną wyspą w morzu ludzi, którzy z jednej strony są sobie niechętni, z drugiej strony nie znają się za bardzo, a z trzeciej strony tak naprawdę nie chcą współpracować ze sobą. O to chodzi. Czy kazus organizacji o nazwie Canadian Polish Parents Council powinien być powielany i doskonalony? W roku 2003, po zapoznaniu się ze standardami funkcjonowania różnych formalno-prawnych modeli organizacji filantropijnych w Kanadzie, a w szczególności korporacji niedochodowej, po angielsku to jest Not-for-Profit Corporation, i filantropijnej działalności organizowanej w ramach tak zwanego funduszu powierniczego, czyli Trust Fund, wybraliśmy model naszym zdaniem najbezpieczniejszy dla filantropijnej działalności realizującej konkretne zadania, szczególnie właśnie
specyficznym polskim środowisku polonijnym. Założyliśmy wspólnie z panią dr Jolandą Polewczak i wielu innymi przyjaciółmi w Toronto unikalny, nowoczesny, polonijny fundusz powierniczy w 100% charytatywny pod właśnie tą nazwą. Posiadał on osobowość prawną i uprzywilejowany status pożytku publicznego w Kanadzie. W szkolnym punkcie konsultacyjnym, właśnie w tego rodzaju szkole, która należy do tej sieci, o której wspomniałam, 66 szkół na świecie, polskich publicznych szkół w 37 krajach, oni już istnieją od końca lat 70., więc są instytucją zasiedziałą, która ma odpowiedni potencjał organizacyjny, a moim zdaniem ma znacznie większe możliwości do rozszerzenia swojej działalności. Więc ten nasz fundusz powierniczy w latach 2003-2007 do zmiany politycznej w roku 2007 funkcjonował i rozwijał się z korzyścią dla wszystkich, prawdopodobnie jako jedyne takie przedsięwzięcie w całym tym systemie istniejącym w kilkudziesięciu już krajach, tak jak mówiłam. Oferował polskim dzieciom wiele dodatkowych edukacyjnych atrakcji, na przykład częste wyjazdy do polskich teatrzyków kukiełkowych i teatrów, na koncerty muzyki polskiej, letnie obozy językowe na kanadyjskich Kaszubach, dodatkowe lekcje na życzenie rodziców, konkursy talentów w kilkunastu kategoriach, pozalekcyjną, profesjonalną formację duchową i przygotowanie do sakramentów na miejscu w szkole. To jest niezwykle istotne ze względu na to, że nie możemy oczekiwać rozwoju polskości, nastawiając dzieci niechętnie do edukacji polonijnej. To jest sobota zazwyczaj, inne dzieci, inni przyjaciele idą się bawić, a nasze dzieci są kierowane właśnie do kolejnego dnia ciężkiej pracy w szkole. One będą to robić z chęcią, jeśli ta edukacja będzie też atrakcyjna, jeśli im zaproponujemy coś, do czego oni będą chcieli pójść, z czego będą mieli wielką radość. Od tego trzeba zacząć. Oszczędne i efektywne wydatkowanie funduszy publicznych i społecznych było możliwe w tej właśnie funduszu powierniczym przede wszystkim dzięki właśnie osobowości prawnej i tej pozycji, jaką daje system kanadyjski, umożliwiając dostęp do wzrastającej liczby kanadyjskich programów oferujących granty, zniżki, nawet darmowe usługi i sponsorstwo z wielką korzyścią dla polskich uczniów i polskiego fiskusa, oszczędzając mu w ten sposób wydatków. Zmiana polityczna właśnie w 2007 przyniosła zakończenie okresu rozwoju, a rok 2010, tragiczny dla nas rok, całkowite zakończenie współpracy. W tym czasie to właśnie model formalno-prawny CPPC pozwolił fundacji przetrwać bezpiecznie typowy okres burz i naporów. To jest ten problem, o którym wielokrotnie wszyscy nasi mówili, przedmówcy, o tym jakimś nieszczęsnym cyklu rozwoju polskiej organizacji, rozkwitu i momentu, w którym zaczynają się ataki. I to się powtarza jak mantra, to jest nic szczególnie inteligentnego, to jest ten sam scenariusz powielany wielokrotnie, niezwykle skuteczny, który zabija taką inicjatywę zwyczajnie zmęczeniem. Ludzie, którzy próbują bronić tego rodzaju organizacji, po 4 latach, tak jak w przypadku znanych mi sytuacji, nie mają już ani siły, ani czasu na to, żeby dalej próbować bronić tą organizację, żeby dalej próbować prowadzić działalność społeczną. Tu już pan Witold mi zwraca uwagę, że zajmuje za dużo czasu. Więc chciałabym powiedzieć jeszcze, kierując te słowa do naszego partnera po drugiej stronie. Nie jesteśmy w stanie sami, w tych warunkach, w jakich istnieją, nie jesteśmy w stanie zmienić tego trendu, o którym mówili moi przedmówcy i tak pięknie zreferowała to pani Maria Schoner-Binienta. Bez wsparcia rządu polskiego nie ma takiej możliwości. Ja bardzo proszę o wszelkie wysiłki skierowane do tego, żeby autorytet naszych obecnych przedstawicieli narodu, wybranych przecież przez nas również, zechciał być zaangażowany do tego, żeby tworzyć właśnie takie struktury, jak te możliwe domy kultury w tak wielkiej liczbie miast. Chciałabym też powiedzieć o tym, że jest taka mała ilustracja, bardzo konkretna.
Tylko ta jedna maleńka fundacja w Kanadzie zapewniła polskiej szkole przykonsularnej tylko w latach 2004-10 najkorzystniejsze warunki najmu pomieszczeń, co oznaczało trzykrotnie niższe stawki czynszu w stosunku do obecnie uiszczanych z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj byłoby nawet możliwe uzyskanie w przypadku współpracy jeszcze większych zniżek, a nawet zwolnień całkowitych od opłaty czynszu. Przyjęcie tego modelu tylko w jednej z 66 polskich szkół w Toronto przez kilka lat pozwoliłoby na polskie oszczędności budżetowe w wysokości umożliwiającej zaoszczędzenie pieniędzy wystarczających na zakup własnego lokalu, na te wszystkie cele, którym mogłaby takie polonijne centrum służyć. Gdyby zaś rozwinąć ten model we wszystkich 66 istniejących placówkach, oszczędności tylko z tego tytułu wynosiłyby prawie 4 miliony polskich złotych rocznie. Podczas kiedy partner zagraniczny byłby też zachwycony tą sytuacją, bo by otrzymywał środki, których by inaczej nie dostał, jako że większość tych pomieszczeń stoi pusta. Więc proszę bardzo o to, żebyśmy zechcieli się temu przyjrzeć i wesprzeć ten pomysł, rozwijając polskie domy kultury za granicą, obejmujące ośrodki oświaty, formacji duchowej, sztuki, mediów, informacji, a być może także usługi przedsiębiorczości. Byłby to żywy pomnik naszej generacji i prawdziwy dar dla polskich Polaków na całym świecie. I te słowa właśnie w szczególności kieruję do polskich władz, do Senatu, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, osobiście pani minister Zalewskiej, w tym do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie i do Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie oraz wszystkich Polaków, gdziekolwiek by ich los nie rzucił. Dziękuję bardzo. Thank you.